Sponsorem programu jest VetExpert, polski producent suplementów, szamponów oraz diet weterynaryjnych dla psów i kotów. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Psykoty i My. Przed Państwem Wioleta Łychtańska-Błaszczak. Tomasz Nowak, dzień dobry. Tym razem troszeczkę inaczej, bo w plenerze, ale za chwilę dopiero zdradzimy, co my tutaj robimy. My dzisiaj jesteśmy w plenerze, ale nie byle jakim, bo jesteśmy na psim pikniku. Jakie atrakcje, z jakich atrakcji mogli dzisiaj tutaj mieszkańcy skorzystać? To jest zamerdany, ratajski psi piknik. Naprawdę jesteśmy zaskoczeni frekwencją. Pogoda nam sprzyja, atmosfera jest fantastyczna. Jest mnóstwo ludzi z psami, są dzieci, dlatego że na tym psim pikniku tak naprawdę atrakcja goni atrakcję. Mamy wiele pokazów i psów obronnych, i psów użytkowych, i pracy z psem w pracy węchowej, w pracy na przykład policjanta, ale również konkursy i pokazy jazdy na rowerze wraz z psami, pokonywania przeszkód. Jesteśmy po konkursie Psich Talentów, gdzie mogły psy wraz z ich właścicielami zaprezentować swoje wdzięki, ale też i swoje umiejętności. No i nie sposób wliczyć tutaj wszystkich atrakcji, dlatego że piknik się jeszcze nie kończy. Przed nami naprawdę mnóstwo niespodzianek. Mamy też oprócz gości oczywiście wystawców, wśród których są fundacje, są organizacje prozwierzęce. Są różnego rodzaju ludzie, którzy sprzyjają, sympatyzują właśnie z tym środowiskiem psim. No i oczywiście stoisko MyPet, w którym też mogą tutaj mieszkańcy liczyć na mnóstwo takich porad. Jakie porady przede wszystkim dzisiaj? O co pytali mieszkańcy? No tak, nas na ratajach nie może zabraknąć, także na tym pikniku staramy się Państwu udzielić jak najwięcej informacji i być do dyspozycji w kwestii porad zdrowotnych, porad behawioralnych, pielęgnacyjnych oraz też i różnego rodzaju takich spraw żywieniowych. Rozwiązujemy no i kwestie czy przewlekłe, czy radzimy jak wychowywać takiego szczeniaka, jeśli przychodzą oczywiście właściciele z młodym psem, oraz jak opiekować się psem seniorem. Podpowiadamy, jak prawidłowo żywić, czy prewencja, profilaktyka, chirurgia profilaktyczna, jaki ma sens i jakie ma cele. Naprawdę bardzo dzisiaj dużo informacji mogliśmy tym naszym ratajskim mieszkańcom i telewidzom przekazać i czekamy na nich cały czas też, na więcej. I chyba też taka informacja zwrotna od mieszkańców, którzy wiedzieli, że mają akurat do Was przyjść i z dziećmi, nie tylko, coś dla wszystkich. Tak, dzisiaj jest naprawdę bardzo dużo, bardzo wiele dla wszystkich, dla psów oczywiście w pierwszej kolejności, ale też i dla dzieci, dlatego że jest mnóstwo konkursów plastycznych, sprawnościowych. My organizujemy też i przeprowadzamy na swoim stoisku konkurs na najkrótszy ogon, najdłuższy ogon, najdłuższą uszy, największego psa, najmniejszego psa. Niedługo rozpocznie się konkurs Psich Piękności, czyli wybór Miss i Mistera Ringu. Naprawdę wiele się dzieje. Tutaj właśnie w tym waszym klubie jest trzykrotny mistrz świata. Zgadza się. W Psich Zaprzęgach. Zeszłego roku. No właśnie, powiedzmy. Były zawody w Polsce, mistrzostwa świata w Koźlu pod Szamotułami, gdzie nasz kolega w trzech różnych konkurencjach zdobył 3 złote medale. Bardzo się z tego cieszymy, że akurat z Poznania i z naszego klubu nasz kolega jest trzykrotnym mistrzem świata. W tym roku jedzie do Szwecji, bo te mistrzostwa świata odbędą się w tym roku w Szwecji. Jedzie bronić tych tytułów i mamy nadzieję, jesteśmy wręcz pewni, że je obroni i znowu na następny rok będzie mistrzem świata w trzech swoich najlepszych konkurencjach.
Można powiedzieć, że zaczęliśmy tak od końca, bo powiedzieliśmy, no jakie ma tutaj osiągnięcia, ale jak to zrobić właśnie, żeby dojść do takiego już bardzo wysokiego levelu? No, na pewno trzeba zacząć od tego, żeby mieć psa. Nie trzeba mieć od razu psa sportowego, bo tutaj co widzimy, to są typowo psy sportowe, haskie sportowe do biegania w sprintach. Ścigania się na krótkich dystansach, 5, 8, 10 kilometrów maksymalnie. Są zawody, biegamy. Natomiast, żeby rozpocząć przygodę z takim czymś, wystarczy pies, zdrowy pies musi być, chęć do biegania, można zacząć od biegania, kupić odpowiednie akcesoria, uprzęż dla psa, bo musi mieć pies uprzęż, żeby mu było wygodnie biegać. Dla maszera, maszer to jest ten, który prowadzi psa, odpowiednią uprzęż, żeby jemu było wygodnie biegać i można zacząć przygodę z psimi zaprzęgami. A później, jak się spodoba, jest bike joring, rower, jest hulajnoga, z jednym, z dwoma psami można mieć więcej psów. Później można znaleźć klub, zapisać się, przyjść na treningi, zobaczyć, jak to wygląda. No i albo się wciągnąć, albo być wiernym kibicem. Ile czasu zajmuje tak naprawdę przygotowanie? Ile czasu zajmuje przygotowanie i psa? I ile czasu my musimy też poświęcić jakby ze swojego życia? Bo oprócz treningów z psami musimy się też i my przygotować do tego wcześniej, czyli nauczyć się czegoś na przykład. No oczywiście, no. W sumie nauka to jest cały czas. Ja już parę lat uprawiam ten sport, a uczę się cały czas. Poznaję nowe metody treningów, trenuję, zmieniam te metody i trenuję, żeby psy osiągały jak najlepsze wyniki. Wiadomo, że nie może się to odbywać kosztem zdrowia psów. Trzeba to pamiętać. Pies jest najważniejszy. Jeżeli pies nie domaga, jeżeli nie ma ochoty na bieganie, nie biegnie, jeżeli coś mu jest, ja widzę to, znam swoje psy, nie biegnie, ma przerwę, ma wolne, ma odpoczywać. Natomiast myślę, że właściciel psa będzie wiedział, czy ten pies nadaje się, czy chce z nim biegać, bo może mu wystarczą spacery. Może mu wystarczy, że ten właściciel wyjdzie godzinę, półtorej na spacer i ten pies będzie szczęśliwy. Nie musi od razu biegać tak jak my po 5, 10, 20 kilometrów 3 razy w tygodniu. Stój, policja, stój, policja, cygan, bierz! Na terenie województwa wielkopolskiego jest też wiele psów do innych działań, tak jak do włochania zapachu narkotyków, zwłok ludzkich oraz materiałów wybuchowych. Również są psy typowo do poszukiwań, tak jak patrolowo tropiące. Wielkie brawa! Proszę mi powiedzieć, jak to zrobić, żeby ten pokaz, który dzisiaj tutaj widzieliśmy, wyglądał na taki prosty, łatwy, lekki i przyjemny i jak wychować tak naprawdę mistrza Polski, bo we Wrocławiu zajęliście pierwsze miejsce właśnie na mistrzostwach frisbee, tak? Tak. Jak to zrobić? No, najważniejsze, żeby się świetnie bawić z psem. Że jeżeli mój trening, to ma być po prostu zabawa w parku, tak? Ja sobie trenuję zawsze w parku, wśród ludzi, że mój pies absolutnie nie miał problemu z tym, że dookoła są ludzie, dzieci, które chcą go dotykać i mieć z nim kontakt, więc on jest do tego przyzwyczajony. No i na tym to polega, żeby to była świetna zabawa, więc absolutnie tutaj nie ma żadnych negatywów, wszystko ma być pozytywne, wszystko ma być piękne i super. Gdzie się zgłosić, jak to zrobić? No najlepiej się zgłosić do jakiejś szkółki, która oferuje takie zajęcia z dog frisbee. No jest potrzebny pies. Pies zdrowy oczywiście, bez żadnych schorzeń, bez problemów sercowych, bez nadwagi. Czy mały, czy duży, to już absolutnie nie ma znaczenia. Każdy pies się do tego świetnie nadaje, ale zdrowie to podstawa. No i trzeba przyjść, trzeba pokazać, pies musi aportować, musi chcieć pracować z człowiekiem, no i zaproponować mu takich dysk, żeby chciał go po prostu chwycić w pysk. A powiedzmy w takim razie, co my tutaj dzisiaj widzieliśmy? Co to było? Chodzi mi już o sam pokaz. Jakie były elementy tego pokazu? Z Winterem zaprezentowałam już taki pokaz freestyle'owy, czyli taki jak jeździmy na zawody i takie te elementy, które były pokazywane, to jest część naszego układu freestyle'owego. Oczywiście tutaj było trochę przedłużenie, bo na zawodach jest ograniczony czas, tutaj mieliśmy trochę więcej tego czasu, więc troszeczkę więcej elementów mogłam wpleść. Ale widzieliśmy różne przeskoki, odbicia od ciała, różne flipy, też różne techniki rzutowe.
dzisiaj jest Pani tutaj na psim pikniku, ponieważ reprezentuje Pani fundację. Co to jest za fundacja? Opowiedzmy o tym, dlaczego warto. Fundacja na rzecz ochrony zwierząt. Sfora Husky. Zajmujemy się psami północy. Pomagamy im znajdywać nowe domy. Pomagamy im odzyskiwać wiarę w człowieka, bo niejednokrotnie odbieramy ich z niefajnych warunków, zaniedbane przez ludzie są. Dzisiaj jest tutaj ze mną Atom. Atom to jest łajka jakucka. Łajka jakucka też została odebrana od niewłaściwych właścicieli, którzy ją kiepsko traktowali. No takich psów jest więcej. Serdecznie zachęcamy wszystkich do adopcji psów, bo nie sztuką jest kupić sobie szczeniaczka i potem go porzucać. Sztuką jest adoptować starszego psa, który no, obdarzy nas jeszcze większą miłością, bo doceni to, co dla niego zrobiliśmy. Proszę powiedzieć, w jaki sposób? Można się do nas zgłosić, tu jest więcej fundacji, które zajmują się, każda fundacja zajmuje się jakąś tam rasą. Kundelkami też się zajmują dziewczyny z Mondokane i myślę, że zgłaszacie się Państwo i naprawdę potrafimy dopasować do każdego odpowiedniego pieska. Dlaczego Panie zdecydowały się na to, żeby zakupić, wziąć psa ze schroniska i to do tego jeszcze mieszańca, takiego kundelka? Wie Pani co, po odejściu naszego poprzedniego psa tak po prostu stwierdziłyśmy, że tym razem będzie to piesek ze schroniska, że chcemy jakimś pieskowi też pomóc. No taką decyzję po prostu wspólnie podjęliśmy, że akurat ze schroniska, nie z hodowli. A wybór w sumie był taki, że piesek nas przyciągnął. Po prostu to był pierwszy pies, do którego podeszłyśmy i tak jakoś my wybrałyśmy siebie i ona wybrała nas i stwierdziłyśmy, że to jest w sumie... Przeznaczenie, dokładnie. A jesteśmy dzisiaj na psim pikniku. Zacznijmy od tego, jak socjalizować psa tak, żeby z innymi psami nie miał problemu, żeby się spotkać w ogóle. No to jest dosyć ciężkie pytanie, bo ludzie myślą, że wystarczy psa zabrać powiedzmy na wybieg, puścić go na ten wybieg i niech sobie radzi, puścić go w jakieś tutaj duże skupisko psów i tak naprawdę to wystarczy. A taka prawda jest, że to nie wystarczy, należy z psem chodzić w różne miejsca i takie tutaj pikniki, ale na smyczy spokojnie, brać ze sobą smaczki, żeby móc nagradzać psa za dobre zachowanie, za to, że się nie boi, chodzić na przykład po galeriach handlowych, używać ruchomych schodów, żeby ten pies zdał radę wszystko po prostu przeżyć, tak? Żeby nie było nic dla niego zaskoczeniem w takim naszym życiu codziennym, nie? Czy ty masz psa albo kota? Psa. Rasa bulldog francuski, 11 miesięcy. Dlaczego warto mieć psa? Na przykład, żeby mieć na przykład przyjaciela do zabawy, żeby się nie nudzić. Co ty robisz z tym psem na co dzień? Na co dzień się z nim bawię. Na przykład jak jest głodny, to mu daję karmę albo wodę. Na przykład... Wychodzę z nim na spacerek. Drodzy Państwo, właśnie z tego wyjątkowego miejsca, z głową chyba pełną pomysłów na następne programy, tak mi się wydaje. O tak, tu kreatywność można mieć większą i coraz większą, także z pikniku na piknik wygląda to naprawdę coraz bardziej imponująco. Dlatego zachęcamy do oglądania następnych odcinków. My się teraz już z Państwem żegnamy i do usłyszenia, do zobaczenia. Sponsorem programu jest VetExpert, polski producent suplementów, szamponów oraz diet weterynaryjnych dla psów i kotów.